mam okazję leżeć sobie, siedzieć w takich fajnych miejscach, gdzie mam czas na chwilę oddechu albo na dłuższe spacery w takich okolicznościach, o, jak widać tutaj chociażby, czyli brzeg, jaki przemierzam codziennie, potrafię zrobić, jak mi donosi potem apka Fit Google, po 20 km średnio dziennie, a to nie dlatego, żebym miał takie sportowe ciśnienie i motywację, ale najczęściej dlatego, że idąc zasłucham się po prostu. Zasłucham się w podcastach, w audiobookach, w innych treściach audio, które można znaleźć w sieci, wiele z nich bezpłatnie. I dzisiaj polecę Wam podcast Włodka Markowicza. Włodek Markowicz to twórca internetowy, którego możecie kojarzyć ze słynnego kiedyś duetu Lekkostronniczy. Panowie się rozeszli, Włodek Markowicz nagrał potem parę bardzo fajnych filmów z takimi elementami filozofii życiowej. Nie tylko można było coś zobaczyć, ale posłuchać, choć zdarzały mu się też fantastyczne filmy z wypraw podróżniczych, tak jak słynny już z Gruzji, który polecam, będzie również w opisie tego odcinka. Ale Włodek zaczął nagrywać w którymś momencie wywiady, które są na YouTube, ale są też w formie podcastów. Znajdziecie je w każdej aplikacji podcastowej. Ja linki do tych aplikacji wrzucę oczywiście. Ja polecam Wam serdecznie te rozmowy Włodka, bo gdzie w sieci można wysłuchać teraz rozmowy, która trwa 3 godziny i w ogóle Wam się nie nudzi. I takie są rozmowy Włodka. One są nieprzemądrzałe, często nieprzemyślane, ale w dobrym sensie tego słowa. Za to mądre, spokojne, emocjonalne, czasem dowcipne. I Włodek daje dużo pola rozmówcom, ale też bardzo aktywnie uczestniczy w tej konwersacji. Polecam. Myślałem, który na zachętę podcast wrzucić Wam jako pierwszy. I chyba najlepsza będzie rozmowa z Maćkiem Budzichem. To jest słynny bloger, jeden z najstarszych polskich blogerów, prowadzący blog Media Fan, ale też bardzo ciekawa i mądra postać. I panowie w duecie nagrali chyba najlepszą rozmowę ze wszystkich rozmów Włodka Markowicza, jeśli można je w ogóle tak wartościować. Najbardziej ciekawą dla mnie. Jestem ciekaw, jaka będzie Wasza opinia na temat tej rozmowy. Zdradzę Wam tylko, że to nie tylko rozmowa o świecie internetów, blogów, vlogów, nowych technologii, ale Maciek Budzich zaskoczy Was też opowieścią o dziele jego życia, które przygotowuje z aktorem Krzysztofem Czeczotem. Panowie wymyślili sobie, że nagrają Biblię audio. Tak, całą Biblię w formie słuchowiska, w którym gra 500 aktorów. To są aktorzy profesjonalni i ludzie, którzy pierwszy raz zagrali, czytając coś do audiobooka. Bogiem jest Jerzy Trela, to mogę zdradzić. A jeżeli chodzi o resztę, to odsyłam do rozmowy Włodka Markowicza z Maćkiem Budzichem. To niesamowite, że chłopak zdecydował się na takie przedsięwzięcie. Znalazł na zasadzie crowdfundingu pieniądze na to, co oznacza, że ludzie sami finansują Biblię Audio, bo ona zawsze ma być dostępna dla wszystkich za darmo. Odsyłam na stronę bibliaaudio.pl, gdzie możecie już słuchać obszernych fragmentów tego słuchowiska i to robi olbrzymie wrażenie, bo panowie pracują nad tym z takim pietyzmem, że dźwiękowcy jeździli do Izraela i na pustynię, żeby nagrywać dźwięki służące do tła dokładnie w tych okolicznościach przyrody, jakie opisuje Biblia. Czyli dwa powody, żeby wysłuchać rozmowę Włodka Markowicza z Maćkiem Budzichem. Po pierwsze, Maciek opowiada bardzo fajne rzeczy o blogosferze i vlogosferze, a po drugie obszerny fragment zdradzający to, jak panowie pracują nad Biblią w wersji audio, jest naprawdę niesłychanie ciekawy i to nie tylko dla ludzi wierzących, dla każdego. Polecam. Link jak zwykle pod moim materiałem. Szanowni Państwo, po niemal 2 latach od rozpoczęcia nagrań, po nagraniu 500 głosów, dzięki Waszemu wsparciu, dzięki Waszej wierze w nasz projekt,
Dotarliśmy do takiego miejsca, które jest dosyć szczególne. Jestem na scenie Studio Teatru Narodowego, żeby wam opowiedzieć o tym, że skończyliśmy nagrania do Biblii Audio. Jeszcze będziemy kilka miesięcy realizować te postprodukcje. Janusz Gajos. Panie Januszu, bardzo serdecznie dziękuję za to, że się pan zgodził wziąć udział w naszej produkcji, że zagrał pan tę rolę i słowem cieszę się, że to się udało. Kłaniam się państwu wszystkim, pozdrawiam serdecznie, ja się też cieszę. Nie ma w tym ani odrobiny takich okrągłych powiedzeń, że dziękuję się z grzeczności. To było olbrzymie przedsięwzięcie, dosyć trudne, nie będę ukrywał. No, miałem zaszczyt przedstawić państwu Księgę Koheleta. No, życzę państwu słuchania, dobrego słuchania tego wielkiego dzieła. Nie będę opowiadał, o czym jest Księga Koheleta. Trzeba posłuchać. Bo ci, którzy nie wiedzą, się dowiedzą, a ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Dziękujemy państwu bardzo. Ja serdecznie również dziękuję.